Zrobimy próbę, bo Kuba przed chwilą, czyli realizator, powiedział, że nie mamy połączenia, więc zaraz spróbujemy. Krzysztof Kwiatkowski, dzień dobry. Słyszymy się, czy się nie słyszymy? Ja wszystkich. No i fantastycznie, czyli wszystko działa, wszystko dobrze. To teraz raz jeszcze oficjalnie. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były minister sprawiedliwości, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Panie ministrze, zapewne zapoznał się pan z bardzo szeroką wypowiedzią prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry właśnie w związku z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w kwestii wyborów kopertowych, wyborów korespondencyjnych. To pan między innymi jako członek opozycji jego zdaniem powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Co pan na to? Świadczy to o tym, że Zbigniew Ziobro nie przeczytał raportu NIK-u, bo jeżeli mówi, że to opozycja uniemożliwiła przeprowadzenie wyborów, a w praktyce może się odwoływać do dwóch rzeczy. Do tego, że Senat skorzystał z konstytucyjnego 30-dniowego terminu rozpatrywania ustawy związanej z próbą organizacji nielegalnych wyborów kopertowych, to po prostu wykonywał swoje obowiązki. A jeżeli chodzi o to, że samorządowcy nie udostępnili danych teleadresowych wyborców, to znowu raport NIK-u pokazuje, że gdyby to zrobili, podlegaliby odpowiedzialności karnej, bo nie było podstawy prawnej do przekazania tych dokumentów. Ja po prostu proszę, życzę, apeluję, żeby prokurator generalny wykonywał swoje obowiązki i w oparciu o raport NIK-u, który skierował zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera i trzech konstytucyjnych ministrów. Przeprowadzone zostało teraz śledztwo, bo to, co jest zawarte w raporcie NIK-u i bardzo dobrze udokumentowane, to rzeczywiście rzecz niebagatelna, bo pokazuje, że to funkcjonariusze polityczni, jakim jest premier i konstytucyjni ministrowie, próbowali organizować wybory, a jedynym do tego uprawnionym organem w Polsce jest Państwowa Komisja Wyborcza. Dlatego doszło do naruszenia artykułu 231, przekroczenia uprawnień, w ramach to, których uprawnień poruszają się najwyżsi urzędnicy w państwie. Panie ministrze, ale chyba oboje się zgodzimy, że po tych słowach Zbigniewa Ziobry można już absolutnie wysnuć wniosek, który mówi nam, że nie będzie żadnego postępowania, żadnego śledztwa w tej sprawie. No przecież prokuratorzy podlegają prokuratorowi generalnemu. Jeżeli prokurator generalny już mówi o tym, że premier postąpił słusznie, postąpił tak, jak należało postąpić. O, dokładnie tak to brzmi. No to o czym my rozmawiamy? I teraz wraca jak bumerang do nas pytanie o to, jak można łączyć funkcję ministra sprawiedliwości polityczną z prokuratorem generalnym. Pani redaktor, mamy dwie rzeczywistości, prawną i polityczną. W rzeczywistości prawnej każdy, kto by nie był prezesem NIK-u, czy to jest Marian Banaś, czy Krzysztof Kwiatkowski, czy tak jak był w latach 90. Lech Kaczyński, musiałby złożyć to zawiadomienie. Dlaczego? Artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego mówi, że wszystkie instytucje publiczne, które dowiedziały się o możliwości popełnienia przestępstwa, muszą złożyć to zawiadomienie. Także ustawa o NIK-u, artykuł 63 mówi, że NIK jest zobowiązany, nie że może, że analizuje, ma obowiązek złożenia takiego zawiadomienia. I gdyby prezes Marian Banaś przy takich ustaleniach kontrolerów, bo to nie on pisał ten raport, nie Marian Banaś, a kontrolerzy polskiego NIK-u, jednej z instytucji kontroli, która na całym świecie cieszy się jednym z największych zaufania i szacunku do profesjonalizmu kontrolerów polskiego NIK-u, gdyby on nie złożył tego zawiadomienia, to on by, tak jak powiedziałem, podlegał odpowiedzialności z uwagi na to, że przy wniosku kontrolerów o to, że złamano przepisy prawa, takie zawiadomienie po prostu musi zostać złożone. No dobrze, musi zostać złożone, tylko pytanie, co z nim prokuratura zrobi? Znów wracam do wyroku, który właściwie wydał już Zbigniew Ziobro jednoosobowo. Przechodzimy powoli na płaszczyznę polityczną, bo tak jak mówię, płaszczyzna prawna, prokuratura musi wszcząć postępowanie. Tu są prawnie trzy dopuszczalne scenariusze. Po wszczęciu postępowania, element niezbędny w każdej z tych ścieżek, przesłuchaniu premiera i ministrów, może skierować akt oskarżenia do sądu wcześniej, wnioskując o uchylenie immunitetu. Może, co jest zresztą bardzo prawdopodobnym scenariuszem, przeciągać postępowanie tak zwane sprawdzające, to kolokwialnie mówiąc śledztwo, odwlekając decyzję,
albo zakończyć postępowanie, mówiąc na przykład, że w ocenie prokuratury, chociaż to jest błędna ocena, co pokazał raport NIK-u, bo były narzędzia prawne, żeby z tej możliwości skorzystać, ale nie skorzystano poprzez wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, że ministrowie działali na przykład w stanie wyższej konieczności. Ale nawet żeby zakończyć to postępowanie, prokuratura musi wcześniej przesłuchać premiera i konstytucyjnych ministrów, bo oni muszą powiedzieć, dlaczego łamali dlaczego prawa musi, i czym się dlaczego kierowali. Dlaczego musi, panie ministrze, już nie raz i nie dwa, chociażby w przypadku kwestii słynnej wieży, nie zdecydowała się prokuratura na przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, mimo że był jakby głównym bohaterem całej tej historii. No i co? No i nic. Panie redaktor, prawie ukręcono łeb, mówiąc nieładnie. I dlaczego ma tak nie być tym razem? Dlaczego musi? Bo przepisy prawa karnego, procedury karnej mówią bardzo wyraźnie, że postępowanie może być zakończone w momencie, kiedy zostaną przeprowadzone niezbędne czynności. A przepraszam, że się uśmiecham. Jak wiedzieć, jakimi motywami kierował się premier czy konstytucyjni ministrowie? Bo nie przepisami prawa, bo przepis prawa jasno mówi, że wybory organizuje w Polsce Państwowa Komisja Wyborcza, jeżeli się nie przesłucha premiera i ministrów. Dlatego uśmiecham się, bo to jest taka sytuacja, że jeżeli prokuratura by podjęła taką decyzję, a zwierzchni nadzór nad prokuraturą sprawuje prokurator generalny, to każdy w przyszłości będzie mógł temu prokuratorowi generalnemu, jak i prokuratorowi prowadzącemu to śledztwo zadać pytanie, w oparciu o co, o jakie wykonane czynności podjął pan decyzję o zakończeniu śledztwa. I ten sam artykuł, który mówi właśnie o niedopełnieniu obowiązków, artykuł 231, może być wykorzystany wtedy do oceny prawidłowości działania prokuratorów, którzy w tej sprawie będą podejmować decyzje. No dobrze, panie ministrze, tylko jak to się ma do tego przykładu, który podałam przed chwilą? Kwestii Jarosława Kaczyńskiego, kwestii wieszego sporu z Gerardem Birkfellnerem. O, tak. No to przecież skąd pamiętamy. Prokuratura po prostu w ogóle stwierdziła, że nie ma sprawy, w ogóle nie ma podstaw, nie będzie przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. No i co? No i nic. Panie redaktorze, przeszliśmy z płaszczyzny prawnej na polityczną. Ja byłem tym ministrem sprawiedliwości, który rozdzielał funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w roku 2010. I co wtedy mówiłem? To, co powtórzę teraz. Rozdzielamy te funkcje, bo można sobie wyobrazić sytuację, że śledztwo na przykład będzie obejmować premiera lub kolegów z rządu, czyli konstytucyjnych ministrów. I co? Po ponad 10 latach dokładnie tak się stało. Oczywistą rzeczą jest, że to jest sytuacja trudna w takim sensie, że trudno oceniać kolegę, a tym bardziej swojego szefa, przełożonego, jakim jest premier. Ale właśnie dlatego, żeby nie mieszać tych dwóch porządków prawnego i politycznego, te ponad 10 lat temu zostało to rozdzielone. Ale nawet jeżeli dzisiaj mamy te funkcje połączone, to nikt nie zwalnia zarówno każdego szeregowego prokuratora, jak i prokuratora generalnego od obowiązku prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa. Prokuratorami. Wie pan, co się z nimi dzieje? Pani redaktor, ale to, czy dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności, które absolutnie muszą być przeprowadzone, czy nie, to pozostanie. I każdy z tych prokuratorów zdaje sobie sprawę, że kiedykolwiek w przyszłości, to on będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie przeprowadził czynności, które przeprowadzić powinien. Bo tak naprawdę to sąd powinien na końcu dokonać oceny jako ten niezawisły organ, gdzie są niezależni, niezawiśli sędziowie, czy ktoś złamał przepisy prawa, czy nie. Prokuratura pełni funkcję oskarżyciela publicznego i w tym przypadku ten raport NIK-u jest nie tylko doskonale napisany, ale także bardzo głęboko udokumentowany. Przecież to Departament Prawny Kancelarii Premiera mówił premierowi przed podjęciem decyzji. Będzie pan narażał się na odpowiedzialność karną, dzisiaj dokładnie to jest we wnioskach NIK-u, bo nie może pan podjąć tej decyzji. Nie ma pan podstawy prawnej, żeby organizować, a de facto premier organizował, wydając polecenia konstytucyjnym ministrom, a później te polecenia przechodziły do spółek Skarbu Państwa. Nie może pan organizować wyborów, bo my jako obywatele chcemy być pewni, że wybory nie organizują politycy. My polityków wybieramy, ale wybory mają organizować urzędnicy z Państwowej Komisji Wyborczej właśnie po to, żeby politycy nie próbowali wykorzystywać swojej funkcji i wpływać poprzez organizację wyborów na to,
jakie wyniki w wyniku tych wyborów parlamentarnych przeprowadzonych będą. Panie ministrze, rozumiem, że według pana najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tej chwili jest to, że prokuratura po prostu będzie przeciągać w nieskończoność tę sprawę. Kilka takich śledztw, które zresztą pani przywoływała w swoich pytaniach, tych trudnych, delikatnych, takich, które stan prawny jest jednoznaczny, a z drugiej strony politycznie dotyka to przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura w wielu z takich postępowań wybiera najwygodniejszą, co nie znaczy, że prawidłową, procedurę przeciągania takiego śledztwa i nie wykluczam, że tak będzie także w tym przypadku. No dobrze, to teraz jeszcze jedna sprawa. Gdyby się okazało, znów użyję potocznego sformułowania, ale ono jest bardzo trafne, ukręci się sprawie łeb, to się tak nieładnie mówi, to co wtedy? To czy Najwyższa Izba Kontroli ma jeszcze jakikolwiek ruch? Mówiąc krótko, czy jej zadanie kończy się na kontroli, napisaniu raportu, opublikowaniu go i oddaniu sprawy do prokuratury, czy jeszcze NIK ma jakikolwiek ruch, jeżeli prokuratora powie, nie przekonały nas wasze argumenty. Ma. Co może zrobić? Właśnie tak, NIK ma takie narzędzie. To jest właśnie bardzo dobra wiadomość, że NIK nie jest bezzębną instytucją. Może zaskarżyć decyzję o zakończeniu śledztwa, umorzeniu postępowania do sądu. I wtedy to niezawisły sędzia będzie to oceniał. Mhm. Dlatego także spodziewam się scenariusza przeciągania sprawy, bo prokuratura, jaki jest stan faktyczny, że złamano przepisy prawa, to wie, bo to jednoznacznie nie widać. Zresztą to już było ocenione przez sąd administracyjny, który w tej sprawie także stwierdził, że przepisy premier złamał, nie mając podstawy prawnej do organizacji wyborów. Więc dzisiaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, że to śledztwo będzie przeciągane. On jest także prawdopodobny z tego względu, że myślę, że prokurator generalny nie będzie smutny, prowadząc to postępowanie i cały czas mogąc je poprowadzić w tym czy innym kierunku jako prokurator nadzorujący, szczególnie, że o jego silnej, emocjonalnej więzi z premierem wiemy wszyscy. O, ironia tak z rana zupełnie. A właśnie, czy sądzi pan, że Zbigniew Ziobro może politycznie wykorzystywać przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, bo ta szorstka przyjaźń panów jest znana powszechnie właśnie w taki sposób, że będzie, nie wiem, czy szantażował premiera tą sytuacją, czy próbował ugrać coś na swoją korzyść w tej sytuacji? To już taka zupełnie polityczna odsłona całego tego tematu. Tego oczywiście nie wiem, jak będzie wykorzystywał to śledztwo prokurator generalny. Za to wiem, że od wielu innych śledztw to się różni tym, że Najwyższa Izba Kontroli ma to narzędzie, że prawidłowość decyzji prokuratury może później oceniać sąd, bo NIK się może od nich odwoływać. To jest absolutnie całkiem nowa, istotna, ważna okoliczność. Ważna dla nas, dla obywateli, że jest taka instytucja jak NIK, która kontroluje prawidłowość decyzji urzędników, kontroluje prawidłowość wydatkowania środków publicznych i z tego się możemy cieszyć, bo ja nie rozstrzygając, jakimi intencjami kieruje się prezes Marian Banaś, osobistymi czy publicznymi, wiem na pewno, że takimi intencjami dobrymi, publicznymi, intencjami wykonywania swoich obowiązków kierują się kontrolerzy NIK-u, bo znam ich po 6 latach wspólnej pracy. I rozumiem, że jakość tego raportu ocenia pan bardzo wysoko. To jest bardzo rzetelnie przygotowany dokument. Ja muszę powiedzieć, że kiedy zostałem prezesem NIK-u, normalnie odbyłem całą aplikację kontrolerską, zdawałem egzamin po to, żeby poznać warsztat kontrolerski, żeby stanowić również merytorycznego partnera do rozmowy ze swoimi pracownikami, kontrolerami NIK-u. Ten raport jest naprawdę doskonale przygotowany. To kawał rzetelnej roboty kontrolerskiej. No dobrze, a już tak zupełnie hipotetycznie, panie ministrze, że wyobraźmy sobie sytuację, że prokuratura wszczyna to postępowanie, że sprawa trafia do sądu, no i że wyrok sądu jest, no powiedzmy, w dużym uproszczeniu zgodny z tymi założeniami i wnioskami właściwie z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Co grozi Mateuszowi Morawieckiemu, Michałowi Dworczykowi, Mariuszowi Kamińskiemu, Jackowi Sasinowi? To znaczy, bo to myślę, że wielu się zastanawia nad tym, bo cały czas mówimy, że tutaj do prokuratury, że tutaj oczywiście ewentualnie całe postępowanie, ale gdyby to się potwierdziło, to co im grozi?
Za złamanie artykułu 231, to jest to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, katalog kar, to jest katalog kar z karą pozbawienia wolności włącznie do lat 3, ale tu muszę od razu powiedzieć, żeby ta sprawa była skutecznie rozpatrywana przez sąd w sensie postępowania już przeciwko po przedstawieniu ewentualnym zarzutów określonym osobom, to premierowi Morawieckiemu i trzem ministrom, bo każdy z nich jest posłem, Sejm musiałby uchylić immunitet, a większość w Sejmie, to jest oczywiście większość klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jaki okres przedawnienia ma taka sprawa? Długi, krótki? Mówiąc krótko, pytam o to, czy ewentualnie kolejna władza, już nie pisowska na przykład, mogłaby tę sprawę kontynuować? Z tego, co pamiętam, 10 lat, musiałbym to sprawdzić, ale to jest rzeczywiście taki okres, który nie upływa w tej kadencji parlamentu, a nawet nie w kolejnej. I na sam koniec w tym temacie, panie ministrze, rozumiem, że jest pan zwolennikiem i uważa, że kolejna władza powinna podjąć decyzję o ponownym rozdziale funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Tak, bo z punktu widzenia obywatela, obywatel musi mieć absolutną pewność, że są takie instytucje, które stają na straży jego praw, wolności, swobód obywatelskich. Taką instytucją przy prawidłowości decyzji urzędników czy wydatkowania pieniędzy publicznych jest Najwyższa Izba Kontroli, ale taką instytucją jest także prokuratura jako oskarżyciel publiczny. Jeżeli ktoś pełni funkcję oskarżyciela publicznego, to wszędzie tam, gdzie zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa, bo ja mogę powiedzieć, że w oparciu o raportniku wykazał złamanie przepisów prawa, ale ocenę prawno-karną, i to jest kolejna gwarancja dla obywateli, wykonuje niezawisły sąd, ale żeby do niezawisłego sądu trafiła sprawa, to musi ją skierować oskarżyciel publiczny w postaci prokuratora, który powinien być od tego rządu niezależny, po to, żebyśmy mieli gwarancję, że politycznie nie wykorzystuje się tej funkcji do tego, żeby jakieś śledztwa spowalniać, zatrzymywać czy wręcz utrącać. I to jest kluczowy argument, bo życie dopisało właśnie tą historię, pokazując, jak ważne jest, żeby funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego była rozdzielona dla nas, dla obywateli, dla naszej gwarancji, że w państwie są te mechanizmy, które powodują, że ci, którzy rządzą, nie będą podejmowali decyzji łamiących prawo, bo po prostu będą bać się poniesienia odpowiedzialności. No na sam koniec, panie ministrze, jeszcze chciałabym wrócić do tematu wyboru następcy Adama Bodnara w funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze wczoraj wydawało się, że jest jakaś nadzieja na polityczny konsensus, na wybór takiego kandydata ponad politycznymi podziałami. Chodziło oczywiście o profesora Konopczyńskiego. Był to kandydat, wydawałoby się, taki, który jest w stanie połączyć wszystkie zwaśnione strony sceny politycznej. Był to kandydat Porozumienia tym razem, no ale okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość, czyli główny rozgrywający Zjednoczonej Prawicy i na polskiej scenie politycznej, tej kandydaturze mówi nie. W związku z tym pan profesor Konopczyński wycofał się z wyścigu o fotel RPO. Czy panu już opadają ręce, kiedy patrzy na to, co dzieje się wokół instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich? Bo przypomnę, że następca Adama Bodnara powinien był być wybrany już we wrześniu, jeśli nie wcześniej nawet. Z punktu widzenia obywateli oczywiście dobrze by było, żeby ten rzecznik nowy już był wybrany, bo to jest rzecznik nasz, obywateli, a nie władzy czy określonej partii politycznej. Ale proszę zwrócić uwagę, paradoksalnie ta sytuacja, w której w Sejmie większość ma PiS, a w Senacie opozycja, zmusza polityków, że muszą taką kandydaturę finalnie zgłosić, która będzie realizować właśnie interesy obywateli, a nie określonej partii politycznej, bo tu muszą się dogadać wszystkie środowiska polityczne, a dogadać się mogą tylko nad kandydaturą, która będzie kandydaturą niepolityczną. I jeszcze co do jednej rzeczy uspokoję. Na szczęście polska konstytucja, ustawy były dobrze skonstruowane i uregulowana jest także taka kwestia, co się dzieje po zakończeniu kadencji rzecznika, tej wynikającej z konstytucji, czy teraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Przed końcem tej kadencji obecny rzecznik może upoważnić jednego ze swoich zastępców. No tak, to już do pan tego, mówił, ale dalej... Adam Bodnar wydaje się nie ma najmniejszej ochoty na to, żeby wskazywać kogokolwiek. Ostatnio przyznał to w rozmowie ze mną.
Może i nie ma ochoty, ale jest urzędnikiem publicznym. I musi to który zrobić. Musi tak? wykonywać swoje obowiązki. Prawo i Sprawiedliwość końcem... tak nie powie dobrze, kandydat Adama Bodnara będzie dobrym kandydatem. No przecież oboje w to nie wierzymy. Ale wśród zastępców rzecznika są tacy, którzy współpracowali z rzecznikami. A to nieważne. Ważne, że to będzie kandydat Adama Bodnara, panie ministrze. Tak to teraz wygląda. No niestety. Dobrze, ale ten temat będziemy kontynuować przy okazji naszego kolejnego spotkania. Za dzisiaj już bardzo dziękuję. Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, były szef NIK, obecnie senator niezależny. Pozdrawiamy. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia oczywiście nam wszystkim życzę. Do zobaczenia.